A zdrowe, ładne włosy. Magda, to ja piję, uważam, a nie w dzisiejszych ty. Czasach jest naturalność jest ważna. Co ty tam masz w tym kubku? Tak. Ja? No. Kawę! I mówiłam, że mi zrobią za mocno i będzie za mocno. Pokaż mi to. O, usta! Nie, dobra. Dzień dobry, Kajka, cześć, witajcie. Witamy w nas w nowym studiu Fansportu i razem ze mną dzisiaj w nowym formacie. Magda Żuchowska, dzień dobry. Siemanku. Daj tą rękę. Siemano. Ewa Piątkowska, witam serdecznie, dzień dobry. Siema, Polka futbolu. Cześć, Polska gola. Tak jak widzicie, słuchajcie, dzisiaj nowy format startujemy i robimy coś na zasadzie kanapowców, także mamy kanapę, mamy dziewczyny. Mamy popcorn. Jest popcorn i piwko. Sok. Sok. Jest sok, jest kawka, słuchajcie, i mamy tematy do przegadania, będziemy co tydzień się spotykać w tym miejscu i omawiać różne najważniejsze akcje, które działy się w danym tygodniu, nie tylko świata MMA, ale także takie ploteczki, może też o fighterach porozmawiamy, dokładnie, trochę o facetach, o miłości, i o polityce, o MMA, no o piłce nożnej na pewno, o piłce nożnej też, kochani. Dobra, lecimy z pierwszym tematem, także tak, słuchajcie, a nie, poczekaj, standardowo na początek, jak każdej, co jest? Łapka w górę i sub na tym kanale, aby 100 tysięcy biło szybko. Dawaj, klikajcie. Będzie z***liście, zobaczycie. To jest pierwszy odcinek, ale zobaczycie, będzie z***liście. Ale ona jarzy te kamery, nie tak jak my. My to tam mam patrzeć. Ja nie wiem, gdzie mam patrzeć. Pierwszy temat trzeba zacząć od rzeczy, która podziała się w świecie piłki nożnej. Mieliśmy ostatnio program 7 dni sport. Jest z nami największa fanka Polski. To bardziej sprawa społeczna, moim zdaniem. Już to już jest daleko poza piłką nożną. Dlatego damy się wypowiedzieć tobie, bo tak jak wiecie, pewna ekspertka wypowiedziała się ostatnio w TVP Sport na temat naszej polskiej reprezentacji. Jak to ktoś napisał? Ekspertka po... Dobra, no to co? Pierwszy temacik. Ja uważam, że reprezentacja Polski w piłce nożnej to jest jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany. Bo, ostro. Nie. Myślałem, że moja wypowiedź będzie najwyższa, ale jestem już... Ja to nie mogę z tego. Dwa. Są pompowane ogromne pieniądze w piłkę nożną. Trzy. A nie w MMA. Gdzie ten hajs na MMA? Hajs na MMA. Nie o to chodzi. Dlatego zaraz się znowu wytłumaczysz. W swoich klubach grają dobrze. W dobrych zagranicznych klubach potrafią grać. A tak, takie stare babcie. Za granicą to potrafią dla obcych, a dla Polaków nie. Tracą wszystkie umiejętności, ambicje, chęci do gry. Chodzą po tym boisku, jakby tam byli za karę. I ja nie podziwiam ludzi, którzy jeżdżą za tą kadrą na mecze wyjazdowe. Ci ludzie muszą mieć takie pokłady... których tobie brakuje. No bardzo. Ej, ale zobaczcie, i to jest rzecz, dlatego wziąłam dłuższy fragment. No. Ty powiedziałaś, twoja poszła viral, ale Kołecki też nie powiedział jakoś super. A ja nie wiem, co powiedział Kołecki. No i dlatego ty ja nie wiem, w sensie... Ja nie wiem, co on powiedział. Nie wiem, polską reprezentacją jakiegokolwiek sportu, na którego występ nie czekam. Ale to już nie jest moja bajka. Nie, być może gdyby ponosili konsekwencje swojej postawy w jednym czy drugim meczu, bo na jednych mistrzostwach ze Słowacji. On jest w ogóle mega fajnym, inteligentnym i szczerym człowiekiem. Kocham go. Jest naprawdę mega sympatyczny. No. Pozdrawiam. Pozdrawiam. A teraz nas słychać? Widać? Tak, a. Widać. Wydnijcie to! Widać nas! Czy Ewa, żałujesz swoich słów po tym hejcie, jak na ciebie spadło? Nie, nie, absolutnie, ale naprawdę jestem w szoku, jak to się rozkręciło, bo ja przysięgam, że mówiąc to... A, bo w ogóle dzisiaj jakiś pseudodziennikarz wysmarował felieton. Ale poczekaj, musisz nam przeczytać parę DM-ów, które dostałaś. Nie, nie, właśnie tego nie mogę, bo... nie, bo mama będzie oglądała, moja babcia Krysia, więc lepiej... Nie, w każdym razie gościu napisał tak, napisał felieton na temat tego, co opowiedziałam. No i tam fragmencik jest taki. Ale przecież nie o to w tym chodziło. Wypowiedź Piątkowskiej miała wywołać burzę i nic dziwnego, że kibice piłkarscy się oburzyli. Pięściarka chciała włożyć kij w mrowisko. I to jej się udało. Zyskała 5 minut sławy. Po pierwsze, 5 minut sławy to może ty masz, gościu, bo ja to zostaję na... Bęk! Bęk! Lecimy z nim. Ale nie o to chodzi. On myśli, że chciałam włożyć kij w mrowisko. Przysięgam, że nie miałam pojęcia, że ta wypowiedź kogokolwiek zdziwi. Ja uważałam, że 90% Polaków uważa tak jak ja i że większość kibiców ogląda mecze tej reprezentacji dla beki. A poza... ja uważam, że nie, właśnie. Ewa, uważam, że w Polsce MMA i tak już jest na wysokim poziomie i ludzie kochają ten sport, ale wszyscy kochają piłkę nożną. Jakby cały świat, jakby mój wujek, jakbyś zapytała go o trzech zawodników MMA, to by w tym powiedział Magdalena Żuchowska. Bo, a jakbyś zapytała się o piłkarzy, o wszystkie mecze, dokładnie. I mi się wydaje, że po prostu i Polacy, i inni ludzie tak kochają piłkę, że ich to zabolało, że mówisz, że oni śmigają na ty, wiesz, żeby oglądać i tak dalej. Ja cię znam i wiem, jaką jesteś inteligentną i fajną osobą i wiem, jaki był tego przekaz, a oni... No, no to, ale miłość ma swoje granice. Jak, no, nie, ja rozumiem, w kimś się zakochać, ale jak ktoś od powiedzmy 40 lat, no bo chyba ostatnio w latach 80, jak ktoś cię zawodzi, cały czas, nie wiem,
kochasz kogoś i dajesz kolejną szansę, kolejną szansę, a ktoś się kompromituje i cię zawodzi. To się to nie mogę wypowiadać, ale nie, się tym nie chodzi znam. O to, że... Tylko jedyne mogę powiedzieć, że mają spoko, wygodne stroje wyjazdowe. I to jest chyba tyle z piłki nożnej, więc... Chciałam powiedzieć tym, którzy twierdzą, że się nie znam, bo wcześniej się nie wypowiadałam na temat piłki nożnej. Ja się znam na piłce nożnej, jestem wielką fanką Cristiano Ronaldo. To gdzie teraz gra? Co? Gdzie teraz gra? Gdzieś u Arabów. Za ogromne pieniądze, wstyd, wstyd. Nie, akurat, no wiadomo, że te, nie winię go, chociaż akurat tej kultury bym nie wspierała. Chodzi mi o to, że dowiedziałam się i to była naprawdę cenna lekcja, że wielu Polaków, naprawdę znaczna część Polaków nie tyle utożsamia się z tą kadrą, co wręcz buduje na niej swoją tożsamość, bo gdybym przytoczyła te wiadomości, Magda wie, co, jakie wiadomości dostała. Ja właśnie chciałam do tego nawiązać, że uważam, że mimo wszystko ludzie powinni, wiesz, ty nie byłaś wulgarna, ja jestem wulgarna, bo przypinam, a ty jesteś mega osobą inteligentną, oczytaną i zawsze wypowiadasz się, no powiedziałaś to, co uważałaś, wiesz o co chodzi, a ci wszyscy ludzie w DM-ach, to jest, przepraszam, kurwa mać, ale takie przegięcie, co tak, ci ludzie no piszą, tak, i to są dorośli ludzie, którzy mają swoje żony, dzieci i oni piszą tak ohydne słowa, że ja sobie myślę, no ogarnijcie się, ale tak nie, kochacie reprezentację, znaczy, dobrze, i można być piszą. Przeciwko twoim słowom, ja to rozumiem, przeciwko twojej wypowiedzi, ale nie w taki sposób, wiesz o co chodzi, jesteś kobietą, nie, ktoś... te reakcje mi nie przeszkadzają, ale chodzi mi o to, że oni reagują tak, jakbym obraziła ich matkę, ich religię. Ale niektórzy są takimi patriotami. Ale niektórzy są takimi patriotami, tak kochają piłkę, że poczuli wkur... w środku. I to był dla mnie szok. Ja naprawdę byłam w szoku, bo w życiu się nie spodziewałam, że ta wypowiedź takim aż echem się odbije. Ale nie żałujesz, ja tylko po prostu żądam, żeby każdy się zwracał z szacunkiem do ciebie i to na tym mi zależy. Nie, ja nie wymagam szacunku, jak ktoś się nie zwraca, to spoko, może się... Mają. Ale ja bym chciała, żeby ludzie trochę bardziej selekcjonowali swoich idoli. W sensie ja nie będę nikomu mówiła, kto ma być jego idolem, ale jak już musicie kochać piłkarzy, to kochajcie Cristiano Ronaldo, który będąc już legendą... Może być i Messi. Ale nie, chciałam, właśnie mówię o Cristiano, bo w mojej wypowiedzi chodziło najbardziej o to, że przy tym ogromnym wsparciu, które mają piłkarze, oni nawet się nie starają. Oni spacerują po boisku zamiast biegać, nigdy nawet nie pokażą chęci gry. A Ronaldo, który już był legendą, już miał tytuły, miał tytuły i z kadrą, i z klubami, i indywidualne, nadal płakał po przegranych meczach. Widać było, że mu zależy. I wszyscy się śmieją, że o, żaluś płacze. A dla mnie to jest właśnie to, że on mimo tych wszystkich osiągnięć, mimo że spokojnie można go zaliczyć do 5 najlepszych piłkarzy w historii, nadal po ważnym meczu przegranym płacze. Prawdziwa fanka. Polacki. Ale prawda, tylko wiesz, no jak atakujesz jednak sport, którego w dzieciaka grasz, chodzisz 6 klasa... Nie sport, prostu... bo ja piłkę nożną naprawdę bardzo lubię. Ale dobra, to inaczej. Uważasz, że powinni rozwiązać reprezentację, czy nie? Nadal trzymasz to? Bo nie, ja wiedziałam, no to było za grube. Znaczy, że rozwiązanie, nie? Nie, to była taka przenośna. To było, chodziło mi o to, że trzeba rzeczywiście coś z tym zmienić, zrobić jakąś rewolucję. Nie wiem, może powoływać młodych piłkarzy, którzy dopiero chcą się wybić, którzy chcą dzięki występom w kadrze dostać się do dobrego klubu, bo ci, którzy grają już w dobrych klubach, mają super kontrakty, przyjeżdżają na to zgrupowanie, żeby pokazać się albo w torebeczce, Louis Vuitton, żeby wiesz, pokazać na jakieś siebie, tam... Nie, ja nie mówię, bo ludzie mówią, o, rozwiązać polski boks, boks kobiet. Okej, ale wiecie, jakie jest finansowanie tego i finansowanie tamtego. Ja rozumiem, z czego to wynika, że ludzie chcą oglądać piłkę nożną, a boksu nie bardzo, ale chodzi mi o to, że przy takim wsparciu, jaki ma boks, gdzie zawodnicy często inwestują swoje własne pieniądze, żeby mieć walki, każdy sukces powinien być cudem. Powinniśmy uważać każdy sukces w polskim boksie za cud. Natomiast przy takich nakładach, przy wsparciu kibiców, sponsorów, podatków przede wszystkim, bo my za to wszystko płacimy, powinniśmy wymagać przynajmniej serca do gry. Tylko tyle. Jakby się starali, a przegrywali, ja to rozumiem, ale oni nawet się nie starają. I o to mi chodziło. O to chodziło w mojej wypowiedzi. Mama dzwoni. Co za brak profesjonalizmu. Przepraszam, ale to mama dzwoni. A to odbierz. Mama wie, że ja jestem po treningu porannym, a przedwieczornym, więc zawsze mama dzwoni. Się napić tego. Dobra, no dobra, to wytłumaczone. Tak. Mama się wytłumaczyła, chyba ci kibice wybaczą. Dobra, lecimy dalej, ale jak już mówiłaś o sukcesach, to trzeba powiedzieć o kolejnym sukcesie. Robert Lewandowski, którego tutaj przytoczyłaś. No. Ostatnio ogromny sukces, prawda, na skalę światową. Wystąpił w produkcji Netflixa. O. Miał on razem ze swoją żoną aż 30-40 sekund w serialu poświęconym właśnie partnerce Cristiano Ronaldo. No dobra, a oglądałeś ten serial? Cały serial, nie, ale to jest ogólnie serial o tym, jak ja oglądałam kilka odcinków. No i jak oceniasz ten serial? Ogólnie, jak patrzę na naszą Anię i naszego Lewego, to dla mnie, to jest moja prywatna opinia. Oni są taką fajną, kochaną rodzinką i w ogóle od zawsze razem, i sukces razem, i zawsze ze wszystkimi swoimi dziećmi. Jak jest niania, to zawsze jest mama, tata i w ogóle mega rodzinni, tak mi się wydaje, przynajmniej takich jakby oceniam na tyle, co widzę w internecie. A jak
zobaczyłam ten, jakby trzy, sorry, ale jak zobaczyłam trzy pierwsze odcinki, gdzie typiara jej lata samolotem prywatnym, dzieci są za każdym razem z nianią, ona ma tutaj na Instagramie w ogóle jakieś nowe perfumy i ona na tydzień nie, jakby, jak ja to zobaczyłam, to sobie myślę, gdzie jest miłość, gdzie jest rodzina, gdzie jest ta cała otoczka, o której ten piękny Ronaldo w kółko mówi. Dla mnie jakby w tym programie, bo ja wiem, że ona musi zarabiać pieniądze, bo ona jest piękną, atrakcyjną kobietą i pewnie super Ronaldo, fajnie, że z jego... to nie mieszaj, dobrze? No właśnie. No nie, bo nigdy kuchacie nie ma. No weź mi takiego męża, jak kuchacie kurwa nie ma. Super, że gra i sukces, ale to po co mu dam dziesiątka dzieci, wiesz o co chodzi? Jakby ja jestem po prostu osobą, która uważa, że dzieci potrzebują swoich rodziców, a w tym serialu zobaczyłam, że on te dzieciaki tego nie mają, przysięgam. Tam jest pokazane, jak ten młody, ten jego junior Ronaldo lata na te wszystkie jego tam mecze i w ogóle i to jest super fajne, ale są jeszcze pozostałe dzieci. Ja jakby uważam, że jako kobieta chciałabym uczestniczyć w wychowywaniu swoich własnych, ale z drugiej strony kurwa, są inne pieniądze, inne sukcesy, więc nie wiem, ale moja opinia jest taka, że Lewy z Anką są zajebiści, bo są mega rodzinni. A, dobra, dawaj ten odcinek. Bo chcę zobaczyć, bo tego nie widziałam akurat. Tego nie widziałam. Ja uważam, tego że nie widziałam. Bycie rodzicem jest tak trudne, że nie da się tego nie spierdolić. Kurde, będziemy mamami, to pogadamy, różne nie? Rodziny, to znam jakby, różne rodziny, można właśnie wychowywać bogate, dzieci nie mając biedne, ich. Takie, gdzie mama siedziała cały czas w domu, gdzie rodzice mieli dobry kontakt z dziećmi albo gdzie... I wszyscy są później skrzywdzeni, jako dorośli chodzą na terapię i okazuje się, że zawsze była to wina rodziców, wina dzieciństwa, że coś tam... Wszystkie dzieci z lat 90. muszą tak, chodzić do psychologa. Wszyscy pozdrawiam. Chodzą, tak, no 80. do psychologa. No wiadomo, wtedy wszyscy dostawali lanie, dzisiaj już nikt nie jest bity, a dzieci i tak są w depresji, więc uważam, że nie da się tego nie zepsuć. Jakby się rodzić nie tak, rodzic ale nie mi chodzi o to, że jak oglądasz ten program, to jest tak na maksa pokazane, ile to ona nie ma współpracy, ile to pieniędzy. To jakby, znaczy tak dlatego ja jakby nie widziałam całego sezonu, więc nie chcę tego oceniać aż tak, nie? Jest tak, może u nich to jest tak, że ona to zarabia, a ona w sumie pasuje jej to bycie z tymi dzieciakami. Nie wiem, ale ona mało jest z dziećmi, właśnie o tym mówię, bo nasza Ania jest cały czas, nie? Znaczy wiesz, a może dlatego, że wiedziała, że bycie z dziećmi będzie nudne w serialu, więc chcę pokazać, gdzie ona chodzi i tak dalej. Ale ja akurat tego nie włączyłam. Ja obejrzałam serial, czy tam dokument. To był, nie pamiętam, czy jeden odcinek, czy więcej o Ronaldo, natomiast o niej nie włączam, no bo dla mnie żona piłkarza to jest jakiś wymysł ostatnich czasów i nie warto po prostu obserwować te osoby, nie warto żyć ich życiem. Bo wiesz, dobra, ale zobaczmy to, bo ja nie wiem, co dalej tam Ania nasza robiła i Lewy. No, tak, nasza no. Ania to było w ogóle urywek z festiwalu w Cannes. Ania jest w ogóle taka ładna. Ania jest ładna. Śliczna, zadbana kobieta. I tak jak Grzyna powiedziała, jest miła. Ogólnie to było tak, że to było nagrywane chwilę po tym, jak to dziecko zmarło przy porodzie rodziny. W sensie ojej. Chwilę po tym. No to jest jakiś tam odcinek. To było nawet nie pierwsze wiem, no. Wyjście podano publiczne. Aż tak tego nie śledzę. Jej. No, tak właśnie, tak czytałam taką zajawkę. Więc to jest w niedalekim odstępie od czasu tego, nie? No i Ania z Lewym byli właśnie walówka. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Jak mała. Urocza. Jej śpi. Widzimy się później. Miłego dnia. To było całe spotkanie. Poczekaj dalej. No co no? To żona piłkarza z Monachium. Smakałyśmy się kilka razy. A znacie tę piosenkę żona piłkarza? Nie, dawaj. No to włączcie sobie. Ja bym zaśpiewała, gdyby wiedziała, nie wiem. Ale no ogólnie chodzi o to, że po prostu pewnie tam była ekipa Netflixa i oni pewnie wpadli na sekundę. No, no tak, ale wiesz, to jest takie... Taka niezręczność, jak mają bekę w... Po... No z tego, że... Trochę jednak takie polskie kompleksy, tak? Nie, no ogólnie mam... Nie, że byli tam krótko. Po drugie zobacz, jak to wyglądało, tak wiesz. Ale wiesz, przyszli, no, przybrali się. Ale to, że chcieli się pokazać w serialu? No, patrz, tak ale ona powiedziała do zobaczenia później, więc oni teraz się chyba pewnie tak pogadali, a potem jakby... Nie, wiesz co, to było tak z tego, co wiem potem, no, że wiesz, no. Zrobili sobie zdjęcie, już tam wiesz, jak to festiwal, jedna w tom, druga w tom. Tydzień później chyba tam, czy tam miesiąc później Ania wysłała do różnie swoje kosmetyki, ona jej tam odpowiedziała, że dzięki, coś tam kochana. No interesy biznesu, no, no co no. No ta, no, no, ale wiesz, jednak to było... No. Nie, ale co ludzie mówią właśnie, dlaczego się śmiało... No Beko ogólnie z tego, że tak naprawdę byli tam 30 sekund. Tak. Tak, to było całe. I zobacz ta niezręczność, jaka tam panowała, że wiesz, przywitali tak, się. Tak, i że, stali, i że tak. Bili, żeby no tak, pokazać ale jak się w ludzie tym nie serialu, znają. Tak? Ale patrzcie, z drugiej strony tłumacząc ich niezręczność, okej, okay, można bekę z tego cisnąć. Ale z drugiej strony, no wchodzą, nie znają ani się ona, ani to żadne kumpele, ani przyjaciółki, ani no nic. Ta pewnie ma jakiś biznes do niej, tu coś, a tu. No i właśnie chyba o to chodzi, że ona nie, ludzi, znając ale... jej, nie znając jej, wbija się jej przed kamerę, wbija jej dokumentu i. No ale tak to jest, no, tak to działa. No cóż, Ania jest bardzo przedsiębiorczą osobą. I mimo, że nie musiałaby machnąć nawet palcem w bucie już do końca życia i na pokolenia do przodu. Ona cały czas próbuje tam się jakoś w mediach lansować i tak dalej i lansować te tam swoje jakieś aktywności. No i tutaj jest przykład tego. No cóż, to jest jej droga i moim zdaniem nie należy tego krytykować. Ty, Ewa, ja myślałam, że my mamy zawsze takie samo zdanie. Co ty? A my mamy zajebiste
Z ciebie mamy zupełnie no, inne często pewnie, zdanie. Tak. Więc to będzie mega ciekawe. Bo my kurwa na treningu zawsze, wiesz, ja ją duszę, ona potem mnie i zawsze jakaś klaska, kurwa, a który fighter jest najfajniejszy, wiesz, nie? Mamy swoje kurwa tematy. I zawsze mi się wydawało, że mamy jakby, no vibe mamy podobny, bo mega ją szanuje, ona mnie, więc jakby się dogadujemy. Ale tak widzę, że ona ma... Nie, my się lubimy. Ale widzę, że ona ma inne kurwa zdanie, to jest zajebiste. To jest naprawdę zajebiste. A Radia, zaraz oni się kręcić na tej kanapie z trzecią pozycją. No bo szybciej. Widzieć to, więc ja tak myślę. To chodź tu! Nikt mnie nie obdarował ja wzrostem. Więc to za, tak z Kasi się muszę dać. No to nie, ja dobra, Georgina tak, zostawiamy, lecimy dalej. Zostawiamy Georgina. Tak, tak jest git? Lecimy dalej. Normalnie totalny luz. Malika. Ja nie widzę. Malika. O kurde. A o co chodzi z tym Malikiem? W ogóle ja to jestem, ja to w ogóle nie wiem, o co chodzi. Co się stało z Malikiem ogólnie? Co, że co? Malik rozwalił. Wypalony kurczak, ten jedyny na klasę. Koka mieszana z amoniakiem, pokaże ile naprawdę na wadę. Kurwiesz, nie, pizdę z klej! 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 Co ja chodzę mi pizdę z klej? Jakbym tą panią za tej klady! Jakbym wzięła kurwa talerą dwa lachy latającą, nie? Teraz urażona tak jak kibice reprezentacji, bo wiecie obie, że ja McDonalda sponsoruję, wspieram i kocham przecież. Gdyby nie ja, to już dawno by zbankrutował. I no przede wszystkim, co za debil, to zachowanie, to jest brak szacunku dla ludzi, którzy pracują w tym McDonaldzie, bo oni są tam zatrudnieni po to, żeby robić i podawać jedzenie, a nie chronić ludzi przed takimi idiotami, którzy postanowili sobie poskakać po stołach, bo oni nie wiedzą, czy on jest jakiś naćpany, czy on zaraz komuś krzywdy nie zrobi. Tak. I naprawdę nie zasłużyli na to, to jest raz, a dwa, ludzie, którzy tam jedzą, mają prawo zjeść w spokoju, więc nie wiem, po co on to zrobił, nie wiem, czy to był jakiś zakład, czy co, czy po prostu, no nie wiem. Nawet nie, gdyby był zakład, to jest słabe. Obojętne no, co, obojętne co, nawet jakby 12-latek tak zrobił, to i tak bym go uznała za debila, a to jest dorosły mężczyzna, więc tym bardziej. Ja uważam, że szacunek ludziom się należy, a skakiwanie do kogoś i zachowanie w ten sposób, gdzie ktoś ma jeszcze jeść. Tak, tym bardziej, że ci Malik pojechałeś za mocno, chcieli po nim posprzątać no tak, tą no ladę. I... A były jakieś komentarze, które go broniły? W ogóle laski się nim tak jarają, a ja nie wiem, co one kurwa w nim widzą, nie? Dobra, słuchajcie, macie komentarze, teraz patrzcie. Na blad, na którym się stawia jedzenie, to jedzenie może się cieszyć, że moje Chanel trampki tam były. O nie, no i on tak cisnął ludzi w komentarzach, wiecie, to nie jest tak, że ten... No słabiutko. No dobra, debil, co tu dużo powiedzieć? W sensie ja nie, no jakby nie rozumiem zamysłu tego, o co chodziło, chciałem, nie chyba pokazać. Chyba nikt nie rozumiał też, nie. Czy może chciał zatańczyć, żebyśmy potem my tak na TikToku wszyscy tańczyli, no nie wiem. Może musi, robimy to. Nie, nie. Robimy to, ale musisz wejść na stopę. Właśnie a propos tego jeszcze, co mówiłam wcześniej, że wszystkie laski się nim kurwa jarają, a ja nie do końca rozumiem tego fenomenu. Z całym szacunkiem, panie Maliku, nic do pana nie mam, nie znam się osobiście. No bo ja go nie znam, wiesz o co chodzi, więc nie wiem, jakim jest człowiekiem w ogóle. Jezu, ale Magda, ty nie widzisz, na jakich lecą? Zobacz niektórych... Kurwa, na co tu lecieć, Boże, czy to... Na sławę i pieniądze. No nie, no nie, no nie, no. Na sneakersy, Chanel... W sensie może jest inteligentny, fajny i oczytany. No bardzo inteligentny, właśnie pokazał, jaki jest inteligentny. No tak, ale czasami ludzie robią wybryk w internecie i można ich jakoś tam, wiesz, jakby miała wszystkie laski, piloty i wszystkie dziewczyny wymienić, na czym się wybiły, to byśmy z żadną nie gadały, albo byśmy ale żadnej nie, bo to jest... Ale on już się wybił, okay. Nie musi takich rzeczy robić. Ale wiesz, że się na tym, że jest taki o tym, jakim jest człowiekiem, więc prawda. On jest odklejony, jest z tego znany, że... Panie Maliku, to było niefajne zachowanie, prosimy tak więcej nie robić, więcej szacunku do ludzi, którzy tam pracują, tak? I jak będzie pani taka, to życzę, jakby był to dobry. Było KFC, to jeszcze, ale McDonald's, ja po prostu tego nie wybaczę. Polska, nie gola. I tym tematem przechodzimy dalej. Team McDonald's, idziemy dalej. Teraz kolejny temat, wchodzimy w gale free fightowe, dalej Heinik, czyli twoja federacja. Tak, tak, i teraz temat, ponieważ ty masz lekką dramę, słuchajcie, tutaj... No nie, to nie jest dramat! Tak, tutaj się Madzia odpali. Nie, dawaj, chyba weź taka spokojna, a teraz zobaczycie. Teraz zobaczycie Magdę prawdziwą. Dobra, słuchajcie, kochani, jak wiecie, ostatnio zdarzył się cud na gali Heilig, czyli Marcin Eltostrona. Super, ja go zawsze wspieram. Ale ja pamiętam, chyba to mówił z fan sportu, że Najman może wygrać. Tak. No i w ogóle, tak, dobra, nie ma. Ale ja mówiłam to samo Szolnego i było Tomek, tak, serio? Naprawdę? Dawaj, no i może. I może i wygrał i patrzcie, co było po walce, czyli chodzi nam o to reakcję Pawła Jóźwiaka. W sensie narzeczonej Pawła Jóźwiaka, są dziewczyny. Panie Jóźwiak, mamy do porozmawiania. Konkubentki. Ale to za... Piękne określenie, takie starodawne numerskie. Nie, jest to powróciło. Ona jest młodsza ode mnie, ile? Ona jest w moim... Nie. Ode mnie to każdy teraz. Każdy jest młodszy od nas, już Nadia, bez przesady. Dobra, i ty ładnie o
tym powiedziałaś, więc mów. Ona ogólnie jest prześliczną, ładną dziewczyną. I myślałam, i że fajną. To nic, nie oceniamy kobiet po wyglądzie. Ale ja uważam i też to napisałam na własnym Instagramie i moi ludzie to wiedzą, się większość ze mną zgodziła. I ja przepraszam pana Juźwiaka, bo... Juźwiak cię zablokował. Pani Juźwiak mnie zablokował, ale ja go lubię, no przecież tak nie znam. Ale Juźwiak się nie zgodził, ale bo ja napisałam tam. No z drugiej strony patrzcie, jakby wam obrażali waszą dupę, w sensie waszego chłopaka i nagle by jakaś laska go obrażała, no to też byście zablokowały, no dobra, taką Magdę. Ale... A ja napisałam, że z całym szacunkiem do pana Juźwiaka, że ja nie będę mówiła, czym jest miłość, ale na pewno to nie jest miłość. Nieważne, z kim pan przegrywa, czy wygrywa, wsparcie się od własnej kobiety, Magda, koniec, kropka. Uwielbiasz walczyć o taką prawdziwą miłość. No prawdziwa miłość istnieje. Ja też wierzę w prawdziwą miłość, chociaż uważam, że to nie tylko chemia w mózgu, ale to się zdarza, że rzeczywiście natura chce, żebyśmy się rozmnażali, dlatego dam nam. Ale ja wierzę jeszcze pana Juźwiaka, że pan Juźwiak, no dobra, bo ja słyszałam, że ona się wytłumaczyła z tego. Nie tak, wiem, czy wiecie. Się. Że, no, o, ja widziałam, że pan Juźwiak, ja mówię na pan, bo my się nie znamy, panie Juźwiak, więc tak mówię, ale napisał, że Ania ona jest, że właśnie wtedy się dowiedziałam, że ona jest Ania, ta dziewczyna, że Ania go wspiera cały czas i w ogóle. To ja sobie myślę, no to jak masz pan takie kurwa wsparcie w chacie, to... Nie, ja tutaj akurat... No to nie, no sorry, ale taka na tym miłość nie polega. Ja uważam, że nawet czy wygrywasz, czy przegrywasz, czy to jest z panem Najmanem, czy to nie jest z panem Najmanem, to uważam, że należą ci się słowa wsparcia, nie z Juźwiakiem! No ja, rozumiecie? Ale to jest kobieta twoich marzeń ciśnie, gdzie ty leżysz, siedzisz w oktagonie. Po pierwsze, jak ktoś się bił, to wie, jak to jest przebywać walkę, ja wiem o tym bardzo dobrze. Siedzisz smutna, płaczesz i w ogóle, i wjeżdża do ciebie twoja druga połowa, która jest twoim życiem i ma cię wspierać, wjeżdżać z takimi słowami, nie, no płacz. To ja bym się kurwa zastanawiała. Dajcie mi chusteczkę, bo mnie takie dobra, rzeczy derwują. Nie, Magda, słuchaj. No, dobra, no. Ale proszę, a mam pytanie. Z jednej strony tak, rozumiem oczywiście od ten, twój Kawka widzenia, ale uważam, że w związku najważniejsza jest szczerość. I sama wiesz, że jak coś tak bardzo, bardzo spierdolisz i ktoś podchodzi do ciebie i mówi, było dobrze, nie przejmuj się. I tak wiesz, że spierdoliłaś. Więc może akurat fajnie jest mieć taką osobę, najbliższą osobę, która ci powie, dobra. Ewa, dzieciaku, ty wiesz, co to jest miłość? Czy ty wiesz, co to jest nie, miłość? Ale mam nadzieję, że kiedyś się dowiem. Słuchaj, powie ci tak, dobra Magda, zjebałaś, wszyscy to wiemy, tym razem ci się nie udało i... Swoją drogą. Ale wstań teraz. Ona mówi, wstawaj tego. Ale wstań, wytrzyj gluta, walczysz dalej, okej? Okay? Ale ona tego nie powiedziała. Ale wiesz, po główce. Ona chyba tego nie powiedziała. Powiedziała, wstawaj. Wstawaj, kurwa. A pan Juźwiak mówi, nie teraz. No wiadomo, że to nie Paweł, było dobrze, naprawdę źle. Ale swoją drogą, dobrze. Ale patrzcie, a swoją drogą, jeszcze jedna... Ale to nie było poczekajcie, dobrze, jeszcze jedna mała drobna rzecz. Ja na przykład przeklinam na co dzień w ogóle, ale mój mężczyzna... To już wiemy. No to już wszyscy wiemy. Ale mój mężczyzna w konwersacji nigdy do mnie nie przeklina, nawet używając jakiegoś... Nawet jak się kłócimy, to my nigdy nie rzucamy kurkami. Możecie mi dziwne to jakby jest, ale ja do swojego mężczyzny nigdy się tak nie odzywam i on do mnie też nie. Więc tutaj w oktagonie nie tyle nawet co ona mówiła, jak jest, tylko bardziej mi chodzi o dobór słów, że ty w jakiś sposób mówisz do swojego partnera, bo to jest jakby drugorzędne, ale to jest osobny temat związki i miłości. Bo to najmniej. Tak siedzimy, słuchamy, bo mnie to ja ludzi się szanuje, a nie! Trzeba się szanować w związku, to jest najważniejsze. Szczerość, szacunek, a szacunek to jest i wierność i cała reszta. Szanujemy się, bez szacunku nie ma związku. No dobra, ale jakby ona podeszła, powiedziała tak, Misiu, było dobrze, nie przejmuj się. Nie, ale ja mogę powiedzieć, uwierzył? Kochanie, spi***łeś, nic nie szkodzi, no pogadamy, właśnie, rozkminimy, zobaczymy, nie martw się, teraz będzie okej, okay, bo go przytuliło, kurwa, no cokolwiek, nie? Teraz nie wiem, zobacz, nie martw się. Ale no, dobra, lecimy dalej, bo mnie to za mocno emocjonuje. A ty miałeś taką sytuację, a nie, no w sumie ty... W sumie to nic nie przegrasz. Nie, słuchaj, jak w życiu coś spierdolę, tak naprawdę spierdolę i wiem, że mogłam zrobić to 100 razy lepiej. Ja jestem jak Maja, Staśku. Absolutnie Maja, mnie, pozdrawiam. Absolutnie mnie nie pociesza jakieś gadanie bliskie, typu nie przejmuj się, ojejko, było dobrze. Ale jak mi ci powiedziała, na przykład, no, masz swojego partnera i on ci mówi, Ewa, ale spierdoliłaś, jak mogłaś kurwa z nią przegrać? Na gali freak fightowej kurwa bokserka, czy cię nie boi? A ja powiedziała coś takiego! No stara, i co byś to powiedziała? Ojciec, no bym powiedziała, ojciec, iść pan z tym chłopakiem, to co? Ojciec był w narożniku syna pięściarza i no siada na ten... jest trener, może, jest może nam takie coś powiedzieć, ale kurwa, partnerka. Ojciec do niego tak, z takim ch**iem przegrywasz, to ty sam jesteś! No i co? I to jest właśnie ta mobilizacja. Ale ja się jakby nie wtrącam się, bo jest trenerem. Nie. A ona jest partnerką życiową, to chyba jest inna rola nie w życiu. No nie? Tak, no ja się... Tu jestem trochę a tak. Idźcie, a idźcie. Nie rozumiem, proszę. Dimania, jesteś. Przecież to jesteś. Dimania, co idzie?
cię zablokowała czy na Instagramie? A ja nigdy nie wiem nawet, jak ona może mieć zablokowała. Ale czy Ania ją zablokowała też? Weź zobacz. Ale pani nie zablokowała, ale pani nie ja przepraszam. Georgina cię zablokowała? Ja pana już jakby... Chodzi o to, że po prostu napisałam, że to świadczy o tym, jak mało inteligentna i mało chyba napisałam... Empatyczna. Dokładnie, jest ta pani i dodałam, że jest... No przepraszam, że jest jebnięta. A dalej mówimy... Tak, ale to było przepraszam. Nie no, o Ani Lewandowskiej. O tej Ani. Nie, dobra, lecimy dalej. Już to mi pozostało. Lecimy dalej. Ale to mocne. Także ja pozdrawiam, o, nie gadajmy, ja pozdrawiam i przepraszam pana już. Nie Lewandowska, nie dzielą się. Idziemy dalej. Ale mam pierwsze przeprosiny. No już przeprosiłam. No to super. Cztery razy. A ty kogo? Pana Jóźwiaka, żeby go uraziłam, no. Tak, ja bym chciała właśnie przeprosić nie reprezentację Polski, bo nadal uważam, że nie pokazują serca. Do której kamery mam mówić? No tu, mówię. No ale wszystkie są nasze. Przepraszam kibic. Przepraszam Polaków, gdyż naprawdę myślałam, że oglądacie te mecze dla beki i gdybym wiedziała, że wy oglądacie to rzeczywiście na serio i wkładacie całe serce w tę reprezentację, to nie użyłabym takich słów. Jeszcze raz przepraszam. Jak na apelu szkolnym. Ale w sensie, ja chcę, żeby to było... Bo teraz powiedzą, że ciśniesz bekę dalej w ogóle, a ja wiem, że to naprawdę przepraszasz. Absolutnie. Gdzie? Z ręką na no, dobra, idziemy dalej. Nie wierzysz, że ich zobacz, jaka to szczera kobieta. Myślę, że ta reprezentacja tuż do daleko popłynęłaś. Nie, miłość. Nie, serio, nie, akurat jeśli chodzi o miłość, to ja wiem swoje. O, no dobra, jak jesteśmy przy miłości, top trzech najlepszych, fajnych zawodników polskich MMA. Polskich? Dawać. Polskich, na razie polskich. Jezu, ja nie znam zawodników polskich MMA. Nie znać zawodników. No dobra, ten Marian jest fajny. Marian Żukowski? No, bo przypomina mi takiego aktora, co grał w ciężkiej czerwonej linii. A McGregor ci podoba? Co ty? A to przecież kurwa nie polski. A polski! A z niepolskich to ja jestem fanką Nate'a Diaza. Fan sportu? Fan sportu. Fan sportu. Nie, no dobra, no dobra. Mamy jeszcze jeden temat. No dobra. Ostatni temat. Jaki? Mamy? Mamy. To jest temat o tym, że nie warto startować do większych, do kobiet niepozornych. Dobra, słuchajcie. O, day, i to jest to, że na przykład jakbyście kiedyś chcieli zaatakować te dwie piękne kobiety obok mnie, to nigdy tego nie róbcie, ponieważ nie wiecie, jaka siła w nich drzemie. Ja noszę broń, więc oni wiedzą. Oni wiedzą. To ją atakujcie, Magdy nie. Trener Mirek dbał o wszystko, żebyśmy miały tak. MMA i strzelać. Pełna kompetencja, freak fighter, zawodnik. I mamy tutaj anegdotkę Jasi Jędrzejczyk. A ja nie słyszałam, więc się musimy skupić. Musicie skupić. Kup się, włączałeś mózg? Tak. Dobra, startujemy. Anegdotka. Jadę tam, facet świruje na drodze. Ja mówię, Boże, co za baran, jak niebezpiecznie jeździ. I tam zajechał mi drogę, coś tam, to ja tak mówię, ja w ogóle nie lubię, jak ktoś mi faka pokazuje, bo dla mnie to jest duża obraza, nie cierpię tego, a w Stanach to jest w ogóle takie, jakbyś się uśmiechał do kogoś, ale już byłam tak po prostu zdenerwowana, koleś, ja mówię, puknij się w łeb i chyba mu pokazałam tego faka, już nie pamiętam. Słuchaj, on zahamował jakiś koleś bez włosów. Zahamował, tam przede mną wyskakuje. Ja otwieram szybę, mówię, on tak, mówię, i tak, mówię, ma pan w czymś problem? Mówię, jeździ pan jak wariat, zajeżdża drogą, mówię, to jest niebezpieczne. A ja mówię, co chciał pan jeszcze mi tutaj pogrozić albo coś mi zrobić? O pani Joanna! I siadam w góry. A już no, takiego kozaka, ja myślałam, że on idzie mnie bić. Nie? Ja mówię, upsi! Ale no. Nie no, Asia, to jest legenda, więc się nie dzieje. Joanna, nie masz pojęcia, bo ja ogólnie do Stanów jeździłam od dziecka i najpierw jak jeździłam, to wszyscy mówili, o, jak tam pytali, skąd jestem, mówiłam, słuchaj, to mówi albo Wałęsa, albo papież, a potem pojechałam w 16 roku, nie, Jędrzejczyk. A ty masz taką akcję, że ktoś startował, a potem zobaczył, że... No do mnie startują, ale ja mówię, dobra, no, nie będę tutaj mówiła niektórych rzeczy, bo nie chcę stracić prawa do tego, ale wiadomo. A że co, że ty tam... Ja na przykład ogólnie nie lubię takiej braku kultury, ja na przykład zawsze wysiadam z samochodu. Ja tak? Noszę na dziobry. Ja na przykład parkowałam w Lidlu. Tylko ziobro z tyłu, w mokaciach, a ja z przodu. Jak ten. I to zawsze działa. Parkowałam w Lidlu i szła pani i nie miałam jak przejechać. I typ na mnie trąbi. Myślę, kurwa, co jest grane, wychodzę do niego, że pan nie widzi, że ja przepuszczam starszą panią, on mnie ciśnie w ogóle, no to ja od razu do tego samochodu, mój Jarek mnie łapie, kurwa, Magda, no i wiesz, no to nie jest normalne w ogóle, taki szacunek na jezdni. No ej, a może byśmy zapytali się w komentarzach, żeby ludzie nam podpowiedzieli, o czym chcieliby, żebyśmy pogadały i może chcieliby, żebyśmy kogoś zaprosili? Co wy o tym myślicie? Tak, tak, ja bym chciała zaprosić Maję Staśko. Ja widzę tutaj kogoś fajnego i w ogóle, o, nawet Majka, Majka przyjdzie, no na pewno. Chociaż nie lubi naszego trenera, ale no,
wiadomo, powinna zrozumieć, że trener wie, jak trener działa. Ma zawsze rację, trener Mirek ma zawsze rację. Wie, jak działają freak fighty i... Tak, trener ma rację. Trener Szyszka ma inne zdanie, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Ja nie znam Szyszki. Nie, ale masz najlepszego trenera w Warszawie. Oczywiście, że tak. Na świecie. Oczywiście, że tak. Pewnie, że tak. Nasz trener Mirek jest najlepszy. Akademia. Polska, biało-czerwoni. Akademia. Zapraszamy wszystkich do Akademii. Dobra, jak chcecie umieć MMA, to wbijajcie do Akademii. Jako poprawne akademiczki. Ła. Ła! O kurde, tu lepiej niż do rolesy. Ła! Dobra, no to koniec. Koniec. Czy wam się podobało? Tak, idziemy do domu, bo to już nie musicie... Dawać komentarze? Tak. Ale ta kawka wjechała. Ale wjechała! Nie, jest tylko kawka. Nie piszcie Ewie i miłych komentarzy. I przestańcie pisać do mnie. DM-ami, bo ja was znajdę. Te komentarze. Takie nie dam wam wiadomości. Autografu na ch... bo mam za długie nazwisko. Ja pierdzielę. Patologia. Ej, bardzo wam dziękuję. Serio? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za nami pierwszy odcinek. Będzie to... było dobrze? Było dobrze, czy coś ***ośmy? No to on jakoś inaczej pokazywał, to nie? Program, ale się dobrze ci pokazywał trener i chodzi o niego, co ty posłuchaj, posłuchaj, nie będzie dobrze umiał. Rozsłuchaj, no. Ale ty Radyka idzie sami po prostu, no, a to nigdy nie robisz tą stronę, tylko w przeciwną. No. Łapiesz za swój bark. Zobacz, no. No. Musisz nic zrobić. Ale dobra. No. A ty robiłaś do góry, nie robisz się do góry. No nie, ale... No. I teraz patrz, ewentualnie jakbyś była dużo bardziej silniejsza, to możesz się lekko otwierać. Ale nie, nie trzeba, to wystarczy chodź. Okej, no tak. Ale gościu masz żadny pas. Nie jeszcze. No to przecież nie będę dłuższy. Nie, tak, nie. Tylko powolutku. A druga masz tu? Ja coś wiem. Co? Zostaw do łokieć, by to robić. Jaka mi było? No to robić słowo, kurwa. No to by szło.